Nie wiem, panie Marcinie, ja osobiście kawy nie pijam i nie lubię pić kawy, no i raczej tego w swoim życiu robić nie będę. Ale monsterki tak. I monsterki raczej pić będę, bo lubię. Po prostu. Koniec ograniczenia do 100 na godzinę. Możemy przyspieszyć. Powrotem do prędkości szlakowej 120 km na godzinę. Jak pan uwielbia swoje życie, no i się cieszę, panie Michu, że pan swoje życie uwielbia. Niezmiernie się tym faktem cieszę. Ciekawe, ile będziemy mieli opóźnienia w blaszkach. Na razie mamy 3 minuty, ale jeszcze nie dojechaliśmy na blaszek. Dwie pizze to w środę jest. Kup pizzę i odbierz drugą gratis. No i są blaszki, mamy 3 minuty i 20 sekund opóźnienia. No cóż. Idzie pan sobie na autobus słoneczny rzeszki poranek. I słychać to fina jak epę. EU07 przelatuje albo Gryfinus. Pospolitus podaje RP1. Aha, ciekawe doświadczenie, ciekawe. Dobra, muszę się skupić, bo gdzieś tu pewnie będzie ograniczenie prędkości. Na szlakowej 100 km na godzinę. Jeszcze to by szczęście tego nie było, więc możemy sobie zasuwać, nie? Najmniej ja nie widziałem. Nie wiem jak wy, drodzy państwo, ja jeszcze nie widziałem. Tu będzie dopiero. No tak też myślałem, że jeszcze nie było. Hej, tam serdecznie, panie Mati 22. Na Kalicki przybyło otoczenia. Dużo lepiej to teraz wygląda. A ponoć to jest stan na 2021 rok. W Nowym Sączu jest fabryka Nevag. A nawet nie wiedziałem, panie Marcinie. No Bydgoszcz to PESA, to wiem o tym. On mieszka niedaleko, więc no, takie rzeczy wiem. A przejeżdżają stare parowozy, no bo to pewnie blisko Wolsztyna, nie? Bo z Wolsztyny, w Wolsztynie jest parowozownia, więc wszystkie parowozy, jakie jadą, to jadą z Wolsztyny. Tak, pan Michał ma rację, niech pan brata nie bije. Siedlce? Jechaliśmy dzisiaj przez Siedlce. No stówka będzie, trzeba zwolnić. Nie, Sieradz jechaliśmy, nie. Siedlce nie, Sieradz. Dobra, hamujemy. Nawet odświeża wagony i ludzi. A no okej, no rzeczywiście, wagony modernizowane są przez Nevag. Zgadza się, te wszystkie nowe wagony Intercity są przez Nevag robione.
pokazie są nawet karteczki przyczepiane na niej. Teraz mi się przypomniał. Impuls Dragon pochodzi z Nefaku? Całkiem możliwe, ja tam aż to cię nie orientuję jakichś tych nowych wszystkich lokomotywach. A teraz ich tyle jest tego wszystkiego w ogóle, że to ciężko ogarnąć. Mój kot zaraz będzie chyba mnie atakował. Czy nowusy też nevagowskie? Te SA-134, SA-130 to są z Nevagu? Dobrze wiedzieć, jak będę jechał na następny raz. Dobra, na mostku 70. SA-137, no to nie wiem, nigdy chyba jeszcze nie jechałem. Nie miałem okazji jechać SA-137. Korzystam z TikToka, panie Simon, więc nie wiem, czy jest nowa muzyka, czy nie. Nigdy się tym nie interesowałem. I co się teraz wydarzyło takiego? A. Przekaźnik nadmiarowy. Tu mamy już 2 minuty opóźnienia, 3 i trochę nadrobiliśmy. Jakimś cudem. Dziwnym trafem. Jadon przepisował. No bo Lude Siemens, goście zagraniczni, Meksyka na kółkę. Aha. Sama scenaria jest zerowana na 2006 rok, jak pisał autor. A od pewnego czasu pracuje nad nią Ubernator 23 i widać efekty jego pracy. Aha. 2006 rok to dosyć stara sceneria, jakby nie patrzeć. Właśnie na to się zastanawiam, także to ciągle jest stuwa, raz 120. A przecież na tym szlaku, jak się nie mylę, to wyższe prędkości chyba już teraz są. Cieszmy się tym, co mamy, że mamy taki ładny szlak kolejowy, że możemy sobie pojeździć. Nieważne, że jedziemy trochę wolniej niż, nie wiem, 140 czy 160. Nie wiem, ile tam jest nawet, czy tam może 130 jest, tylko nie wiem, nie orientuję się w tym za bardzo. Ale cieszmy się tym, że możemy sobie pojechać po tej scenerii i zobaczyć nowe otoczenie, inne. Stuwa to i tak nie jest mała prędkość, więc... No. Jedzie coś, ten jechał towarowy. Aś nas minął. Ojejku. Masz nerwowego pacjenta od czatu? Którego pacjenta od czatu? Pacjent. Dobrze, do zobaczenia wkrótce, panie Simon.
jesz na czoła, 120 na godzinę. Co się wydarzyło? Czekajcie, bo coś na czacie, jakieś komentarze usunięte. Co tu się dzieje? Łączę czat, mi się nie wczytuje na YouTubie, no. Ojejku, jejku, jejku. Wystąpił błąd. Daj mi YouTube mówi. Aha, tam tu widzę, moderator się zajął. Pan moderator widzę, że tutaj coś jakoś reaguje na jakieś dziwne wiadomości. Ale dobra. Niech będzie. Jedziemy dalej w każdym razie. Tak, ten szlak już tak dzisiaj nie wygląda. Już od dłuższego czasu jest remontowany i wiele się już zmieniło. No w tym procesie szlakowe też zmienione. No właśnie też mi się wydawało, że tu się szybciej jeździło. Raz kiedyś w życiu jechałem przez Łódź. Gdzie ja to jechałem? Chyba do Warszawy jechałem przez Łódź. Bo to był nocny pociąg akurat. A w nocy wiadomo, jak to się jedzie. No musiałem się dostać, bo nie chciało mi się na lotnisku siedzieć przez całą noc. Więc tam akurat pojechałem, żeby tam jakoś zdążyć, nie? Nerwus, tak, moderator. No jest nerwowy, jest, nie powiem. Dobra, bo będzie ograniczenie, widzę, do 100 na godzinę. Trzeba zwolnić. No jeszcze się dobrze do 120 nie rozpędziłem. Kawy nie było, to ciśnienie podskoczyło, no zdarza się, zdarza. Widać, że stare są te lokomotywy. No już teraz chyba takie nie jeżdżą aż tak w malowaniach, a ten z tym samochodem to co zrobi? Stał na środku przejazdu kolejowego, aha. Też tak można. Dobra, teraz się dotrzymujemy dopiero w Kaliszu. A potem w Ostrowie Wielkopolskim. Tak, no mówię, że odrestaurowane inne malowania mają, nie? Ładniejsze. ET22, tak, jeszcze. Ale ładniej wyglądają w każdym razie. To się stało z tym pociągiem. Kiedyś mogłem sobie jechać tam na tym pozycji bezoporowej S i wszystko było dobrze. Teraz ich przecięcie dziwne się dzieją. Nie wiem czemu. A już teraz szybciej nie pojedziemy. Będziemy jechać maksymalnie 100 km na godzinę. Nie róbmy ciśnienia. Ciśnienie ma być w hamulce. Zgadza się. I co się znowuż stało? Ciekawe. Oczywiście, wyłącznik szybciej.
co było tego przyczyną, nie wie nikt. A, bo my z lurki zjeżdżamy. Zmniejszmy jednak moc. Ale ładnie grają dzisiaj na tle. I żwiniary, ciekawe ile będzie dzisiaj opóźnienia. Ale ostre zakręty. Ciekawe. Dobra. O, widzę, że się osłabiliśmy z mocą. Trzeba naddać trochę więcej. Pewnie też dwie minutki będą opóźnienia, co nie? Tak mi się wydaje. Dwie minuty. Równe dwie minuty. No i będzie ograniczenie do 40 na godzinę, więc trzeba dzwonić. Nawet widać te elementy od SHP, nie? Na torowi, przy torowisku. Które wywołują SHP w lokomotywie. No i będzie nawet do 30 ograniczeń. Ale brat Franka zrobił o to, żeby powiedzieć prawdę. No może i zrobił Franka. Ja tam nie wiem. Nie znam się na tym. Ja w tej tematyce żyję. Chyba wszystkie wagony wyjechały. Lekko sobie przyspieszymy, póki możemy. Bo zaraz 30 będzie gdzieś. To się zaczyna 30. Tak, nie hamujemy. Teraz ma dziewczyny, a dziewczyna ma swoją bywkę. Ojej, to będzie pan miał przekichany. Będzie pan przekichany. O to chodzi o bratowi. Ja już się gubię, który jest którym, więc...
Młodzi ludzie z was. Młodzi jeszcze. Spokój. No dobrze, że Pan ma spokój. Cieszymy się Pana szczęściem w takim razie.